To jest, moi drodzy, drzewo oliwne. Drzewo oliwne, które jest jednym z najważniejszych symboli obszaru zwanego Śródziemnomorzem. Jednak w dzisiejszym odcinku przekonamy się, że drzewa oliwne rosną nie tylko nad samym Morzem Śródziemnym. Partnerem tego odcinka jest Monini, producent oliw extra virgin. Wioska Fiawe. To będzie nasza kwatera przez dzień i kolejną noc. Dlaczego właśnie tutaj? No po pierwsze dlatego, że tutaj zabukowaliśmy sobie hotel. To jest doskonałe miejsce z paru powodów. Po pierwsze, garda jest tam, no ale choć bardzo blisko, bo 25-30 minut jazdy autem, to jednak jesteśmy już w górach. Temperatura o 4-5 stopni niższa. No i to jest doskonała baza wypadowa do miejsc, które chcemy wam pokazać. No żeby pokazać wszystko w jednym odcinku, wszystko co tutaj jest warte uwagi, no to musielibyśmy zrobić odcinków 10, więc to w jednym jest niemożliwe. Więc będziemy poruszać się w zasadzie po najbliższej okolicy. Mamy do przejechania 20-30 km. Na co zobaczymy? Za chwilę i wy to zobaczycie. Jesteśmy w tej samej dolinie. Jesteśmy 5 minut drogi od Fiawe. Wioseczka nazywa się Favrio. Intuicja nas tu przywiodła i intuicja nie kłamała. To jest cudo. Zachowana średniowieczna wioska, w dodatku zamieszkała. No, są wyjątki. To jest na sprzedaż. Na dole, jakże charakterystyczny tutejszy układ, dom mieszkalny, a stodoła na górze. Więc jeśli chcecie, możecie to kupić. No i mieszkać w takim właśnie miejscu. Cała wioska usiana jest takimi publicznymi studniami, z których cieknie górska woda, bo góry są niemal wszędzie dookoła, z wyjątkiem tego miejsca. Tam mianowicie zjeżdża się nad gardę. Tam po przejechaniu 15 km wjeżdżamy w świat śródziemnomorski. A tutaj mamy świat alpejski. Tutaj panowie już noszą te charakterystyczne kapelusiki z piórkiem, bo to są alpini. No i tutaj jest dolomicko, pięknie i naturalnie. To nie jest turystyczna makieta. To jest żywe miejsce. Nawet auta gdzieniegdzie się mieszczą. Nasza dolina jest najwyraźniej rolnicza. To znaczy nie jest to miejsce, jak już widzieliście wcześniej, oddane w pacht wyłącznie turystyce. No i to jest najlepsze, bo jest to żywe alpejskie miejsce. Ponieważ Dolomity są fragmentem Alp. I niezależnie od tego, w której części Alp jesteśmy, w którym państwie i jaki żywioł narodowy tam dominuje, jada się wszędzie rzeczy dość podobne. Pamiętam świetnie opowieść mojego kolegi, który dawno temu, 30 lat, po raz pierwszy przyjechał do Włoch na narty i pierwszy posiłek, dostał kartę, a jeszcze specjalnie nie jarzył niuansów kuchni włoskiej, no i zauważył pozycję niezwykle podniecająco brzmiącą. Stinco di maiale, no brzmi podniecająco po włosku, nawet czasami najgorsze rzeczy brzmią podniecająco. No więc stinco di maiale, prego powiedział. I co dostał? I dostał ogromną golonę, jak w Bawarii. Ponieważ w Bawarii, w bawarskich Alpach i tutaj w Dolomitach, no jada się podobne rzeczy. Tam jest sauerkraut, a tu jest krauti. Tam jest wurst, tu jest salsiccia, tam jest
Schwein, Hexe, a tu jest Stinko. Ale jest parę rzeczy, oczywiście, parę detali, parę niuansów, które różnią różne fragmenty Alp. No i właśnie, co tu rośnie? Tam niżej widzicie taką zieloność. Wszędzie jest zielono, ale tam widać ją wyraźnie, coś wzrasta ponad trawę. To jest kukurydza. Kukurydza, czyli zboże, które rośnie tak wysoko, gdzie inne zboża już sobie nie radzą, bo kukurydza jest zbożem. No i co w związku z tym tutaj, w tej części Alp, w Dolomitach, jest ogromną ludzką namiętnością? Polenta. Polenta, którą można tutaj kupić w takich blokach, już ugotowaną. Ona służy do smażenia. W Polsce też taką widuję, ale jeśli nie możecie takowej dostać, to po prostu ugotujcie kaszę kukurydzianą, wylejcie na zwilżoną deskę, żeby była na tyle gruba i zostawcie. Ona zastygnie i potem będziecie mogli ją kroić w plastry. No więc to będę robił za chwilę. Krauti, czyli kapusta. No jest na nią zbyt gorąco. Więc postanowiłem zrobić miejscową... O, to jest miejscowa pszczoła. Z pszczołami należy obchodzić się delikatnie, gdyż być może ta pszczoła na wiosnę zbiera nektar z kwiatów kasztanów jadalnych. Uwielbiam miód kasztanowy. Genialny zupełnie. No więc radicchio, pomidory i winegret. To będzie zamiast kiszonej kapusty. Oliwa, no taka jak najbardziej intensywna do sosu, czyli gran frutato, ale najpierw do miseczki niewielkiej, bo też będzie to sałatka niemal jednoosobowa, dodaję trochę winnego czerwonego octu i klasycznie rozpuszczam w tym sól. A teraz wolnym strumieniem oliwa, stopniowo, tak jak już Wam to setki razy wyjaśniałem, żeby to się jak najlepiej połączyło. Sos jest jednorodny. No, mówiłem naprawdę wiele razy, ale warto to powtarzać. Otóż mógłbym oczywiście dodać tutaj najpierw radicchio i pomidory, a potem polać to oliwą i octem i wymieszać, ale wówczas byłyby rozdzielone frakcje i dostalibyśmy kawałek, który składałby się głównie z oliwy, albo też kawałek, który składałby się głównie z octu. A tak mamy połączone smaki. Stolik jest niewielki, więc muszę trochę sobie zrobić miejsca. No i teraz bardzo prosta rzecz. Radicchio, zwane u nas niesłusznie radicchio, sam już widziałem na straganach u nas przez CZ takie napisy. Radicchio, radicchio. To jest to zwykłe radicchio, nie to słynne radicchio di Treviso, podłużne takie, które się smaży. No i to w niespecjalnie drobne kawałki, wierzchnie warstwy, jeśli są przywiędłe, trzeba zdjąć. Do tego pomidorki koktajlowe, przekrojone na pół i wszystko do sosu. Jeszcze tylko trochę pieprzu wymieszam. Będzie gotowe, a radicchio nie więdnie, więc jeśli chcemy zawczasu coś przygotować, to jeśli sałatę wrzucimy do winegretu i będziemy ją trzymać tutaj pół godziny, a myślę tyle mi potrzeba do finiszu, to ona obwiędnie, więc sałatę na samym końcu, a taką sałatkę można zrobić wcześniej. Wymieszam to na końcu, a teraz akcja smażenia. Trzeba najpierw na desce zrobić klar. To są naturalne rzeczy, więc można śmiało je na łąkę wyrzucić. Dobra, pod patelnią się grzeje, więc teraz klasiko, czyli oliwa, która służy do smażenia. Nie za dużo, tyle. Ona się rozgrzewa. A ja muszę wykroić z tej jakże pięknej bryły, wykroić do smażenia kawałki. Ile ich wykroić? No powiedzmy trzy. Ważne, żeby były
takiej samej albo też podobnej grubości. Dobra, sprawdzamy temperaturę. Czy oliwa się nagrzała? Myślę, że jest już dobra. Kładziemy skwierczy. Pamiętajcie, że ona jest ugotowana, mówię o polencie, więc tutaj chodzi o zrumienienie jej, o nadanie jej temperatury, natomiast nie chodzi o pozbawienie jej surowości, bo ona jest ugotowana. I żeby temu nadać trochę smaku, odrobina rozmarynu, odrobina. Włosi wszystkiego, jeśli chodzi o przyprawy, dodają z umiarem. No może tylko z papryczkami peperoncini jest inaczej, ale nie jesteśmy na południu włoskiego buta. Smażymy z dwóch stron. Polenta usmażona, ułożona na talerzu, ona w tej temperaturze szybko nie wystygnie. No i na patelni, jeśli włożyliśmy polentę na gorącą oliwę, nie powinno być żadnych frakcji polentowych. Patelnia czysta i zostało trochę oliwy. No więc to nam w zupełności wystarczy, by na tym usmażyć co? Coś, co dopiero teraz wchodzi do gry, no mianowicie salcicie, czyli kiełbaski. Włosi używają również ich jako sosu do spaghetti, farszu, ale jak wam mówiłem wcześniej, tutaj makarony też, ale nie są one niezwykle typowe dla miejsca. Tutaj to raczej knedle, no i wurst, jak powiedzieliby Niemcy. Dobra, więcej mi się nie zmieści. Kładę pod stół w cieniu. I teraz co trzeba zrobić? Trzeba się spieszyć po pierwsze, bo to się nagrzewa. Trzeba zrobić dziurki małe w środku, bo to nie jest zwykłe smażenie. Sami zobaczycie cały proces. To jest proces, dzięki któremu uzyskamy również taki sos, który jest niezwykle ważny. A dziurki są ważne, by one nie pryskały, nie pękały. Znaczy pryskać może będą, ale nie będą pękać. Dobra, i teraz wstępne smażenie na jak najmocniejszym ogniu. Jest mocny. Podskakują. No dobra, dorzuciłem jeszcze te dwie kiełbaski, no bo przecież nic się nie może zmarnić, jak to mówią. One jeszcze nie są gotowe, nawet gdybyśmy je chcieli jeść tylko smażone, one jeszcze nie doszły. One są przez gorąco złapane, już ładnie tutaj mrugają kolorami, ale będą poddawane teraz kolejnym czynnościom, widzicie? Mianowicie, teraz trzeba być dość daleko od patelni, bo jest gorąca, ocet winny. Czerwony, biały to nie ma żadnego znaczenia, choć będzie jeszcze wino czerwone, no więc też ocet z czerwonego wina. I teraz wlewamy i na jak najmocniejszym ogniu czekamy, aż ten ocet odparuje. Tu chodzi o kwestię smaku. Wlewam i zmykam, będzie pryskać. Sytuacja pryskania się uspokoiła, no bo to jest tylko ten pierwszy moment. Jest jeszcze płyn na patelni, gorący. I właśnie teraz trzeba do środka dodać parę listków szałwii, parę, żeby tego nie przeszałwiować, żeby nie zrobił się z tego syrop na kaszel. No i trzeba dodać trochę igiełek rozmarynu. Również trochę. I teraz kolejny płyn. Tym kolejnym płynem jest czerwone wino. Stąd ma apelację Trentino Teroldego, mianowicie Teroldego Rotaliano. Znowu będzie pryskać. Tyle. I czekamy, aż wino wyparuje, aż proces duszenia przejdzie z powrotem w proces smażenia, aż kiełbaski nabiorą chrupiącej, rumianej skórki. Przy okazji wchłaniając te wszystkie piękne płyny, które na patelnię były wlane. Mam, co chciał. Można już wyłączyć ogień. Właśnie o to chodziło. Kiełbaski są rumiane, chociaż czerwonawe od wina,
ale mam tutaj redukcję. Mam tutaj redukcję winną, szczyptę octu, który nadał całości charakterystycznego smaku. Mam smak szałwiowy oraz smak rozmarynowy. No i w końcu mam oliwę, która jest elementem sosu. I teraz zaraz zobaczycie, jak to, jakie to jest niezwykle gęste i ekstraktywne. No i to jest prawie gotowe. Prawie. Bo muszę tak. Muszę wymieszać radicchio, pomidory razem z winegretem. No i jeszcze tutaj dodać temu twistu oliwnego, mianowicie gran frutato troszeczkę. Dla lepszego smaku i dla lepszego poślizgu. Dobra, już zakręcam i spieszę wam to. A Jezu, ten talerz parzy nawet. I spieszę wam to pokazać z bliska. To z bliska wygląda chyba jeszcze piękniej. Andrzejku, szybko, bo talerz parzy, jakbym rozgrzany młyński kamień trzymał. Czy może być rozgrzany młyński kamień? No dobra, taką kamienną płytę do wyrobu pizzy. Aha, aha. Górskie słońce też daje. Moi drodzy, po pół godzinie jazdy od naszej doliny dotarliśmy do miejsca głównego w tym regionie. To bowiem centralny punkt miasta Trydent, jego rynek z katedrą. No i tutaj należy się pewne wyjaśnienie językowe, historyczne i znaczeniowe. No bo po polsku tak samo nazywa się miasto Trydent, które jest stolicą prowincji, po polsku Trydent. Tymczasem po włosku to miasto nazywa się Trento, a prowincja nazywa się Trentino. Ale prowincja jest częścią regionu. Region po włosku nazywa się Trentino Alto Adige, a po polsku powiedzielibyśmy Trydent Południowy Tyrol. To jest region autonomiczny. I historia obu tych części składowych regionu jest dość podobna, zarówno Tyrolu, jak i Trydentu. Były to mianowicie księstwa biskupie. Księstwa biskupie, które już w średniowieczu przejęli Habsburgowie. Od średniowiecza były częścią Imperium Habsburgów, potem Austro-Węgier. Od końca I wojny światowej należą do Włoch. Jaka jest jednak różnica pomiędzy sąsiednim południowym Tyrolem a Trydentem? Otóż taka, że w południowym Tyrolu żywioł germański jest silniejszy, a tutaj zdecydowanie dominuje żywioł włoski. Dominuje i dominował, bo to mimo przynależności do Austrii było włoskie, podobnie jak Wenecja, która też miała austriacki epizod. Więc wystarczy przejechać przez przełęcz Brenner. No my od tamtej strony teraz nie jedziemy, ale mówię o kierunku z Polski. Przejechać przez południowy Tyrol to jest naprawdę 30-40 minut stąd, by znaleźć się w świecie włoskim, nie tylko wyznaczonym granicą, ale w świecie włoskim, który zawsze był włoskim światem. To widać. Rzeka Adyga, która przepływa niemal przez środek miasta. Powiedziałem przed chwilą, że prowincja nazywa się po polsku Trydent Południowy Tyrol. To są nazwy historyczne, natomiast nazwa administracyjna to jest Trydent Górna Adyga. Dlaczego Górna Adyga? No dlatego, że Napoleon utworzył kiedyś państewko Górnej Adygi i po pierwszej wojnie światowej Włosi, żeby uzasadnić swoje prawa do Tyrolu, ochrzcili to mianem Alto Adige, czyli Górnej Adygi. No i to jest nazwa administracyjna, ale historyczna to południowy Tyrol. Dzisiaj to jest wszystko we Włoszech, jak już wiecie, ale region ma autonomię. Region sam zarządza tym, co wypracuje i konfliktów narodowościowych tutaj już w zasadzie nie ma.
Zamek Buon Consiglio, niegdysiejsza siedziba trydenckich biskupów. Z Trydentem, rzecz jasna, wiąże się wydarzenie o nazwie Sobór Trydencki, czyli chyba najdłużej trwający, a nawet na pewno najdłużej trwający sobór w historii Kościoła. 18 lat. W roku 1517 Luter przybija swoje tezy. Zaczyna się reformacja. No i Sobór Trydencki był odpowiedzią na reformację. Oczekiwano w wielu kręgach reform Kościoła. Odpowiedzią na reformację była kontrreformacja i rządy jezuitów. Zamek stoi, ma dwa muzea, jedno dotyczy biskupów, a drugie dotyczy zjednoczenia Włoch. Jest tak potwornie gorąco, że idziemy dalej. Oto, moje drogie i szanowni, miejscowość Arco, do której musiałem was przywieźć. Leży ona mniej więcej w połowie drogi pomiędzy miastem Trydent a naszą doliną i naszym hotelem. Jest Arco położone niżej od naszej doliny, więc już roślinność inna. Mamy tutaj z powrotem, tak jak nad gardą, buganwille, mamy tutaj drzewa oliwne, mamy palmy. Arco było jednym z najsłynniejszych kurortów w czasach monarchii austro-węgierskiej, a swoją sławę miasto zawdzięczało arcyksięciu Albrechtowi Habsburgowi. Kim był dokładnie ten arcyksiąże, bo arcyksiążąt Habsburgowie mieli bez liku? No, jego żoną była Hildegarda Bawarska. Ich córka Matylda zginęła tragicznie, ukrywając palonego papierosa w zwojach balowej sukni. Ta się zapaliła, więc pamiętajcie, nie palcie i nie noście łatwopalnych materiałów. Ale to wszystko jeszcze nie jest związane z naszą historią, a Albrecht ma związki z naszą historią. No, był on jeszcze słynnym wodzem, zwycięzcą spod Kustodcy, ale przede wszystkim to właśnie on był księciem cieszyńskim i założył browar w Żywcu, ale najchętniej przebywał w Arco. Określił to miejsce mianem kliniki na świeżym powietrzu. Tutaj najchętniej wypoczywał i tutaj właśnie zmarł. No więc za arcyksięciem przybyli inni możni. No dzisiaj wśród tych wąskich, pięknych zresztą uliczek to powietrze klinicznego nie przypomina. Zresztą jakie jest kliniczne powietrze? No, powinno być w teorii czyste i świeże. W klinikach z reguły takie nie jest, ale te posiadłości możnych były troszeczkę pod miastem. Pełno tu willi, do dzisiaj mnóstwo turystów, przede wszystkim z Austrii. Mimo że jesteśmy w Trydencie, a nie w południowym Tyrolu, tutaj też spotykamy napisy po niemiecku. No, miejsce przecudne. Ponieważ nie znalazłem tego piwa związanego bezpośrednio z arcyksięciem Albrechtem, zamówiłem typowe włoskie aperitivo. Muszę pobudzić swoje trzewia do żwawej pracy, gdyż niebawem czeka je spory wysiłek. Wielopiętrowa kolacja. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, przekonacie się, jaka ona będzie. Jak się okazało, nasz hotel, nasza baza mieści również niezwykłą restaurację. No już wiecie, że to jest hotel Al Sole, ale nie mieliśmy pojęcia, że na dole jest lokal o nazwie Al Contrario. Nie było o tym żadnych informacji w tym medium, dzięki któremu rezerwowaliśmy zupełnie przypadkowo miejsca. No ale chwilę pogadaliśmy z szefem, Davide Amodeo. On zarządza kuchnią wytrawną, natomiast kuchnią słodką zarządza Anna Angelini. Menu degustacyjne albo też poszczególne rzeczy z menu można wybrać, ale to jest kuchnia gourmet. To jest interpretacja miejscowej kuchni, niezwykle nowoczesna. Oczywiście wszystko niemal oparte jest o miejscowe składniki, ale wygląda przecudnie i smakuje doskonale
o czym już wiem. No więc teraz opowieść o tym, co mamy. W regionie Latium jada się coś, co nazywa się mozzarella in carrozza, czyli panierowaną mozzarellę. A tutaj takiej mozzarelli nie robią. No więc szef wymyślił, by zrobić bardzo podobnie miejscowe, słodkowodne, górskie ryby. To jest ryba z rodziny pstrągowatych. Tu mamy panierkę, ale taką tylko na górze, żeby nie zabijała całości. No i mamy krem z mozzarelli di bufalo, czyli najlepszej mozzarelli z mleka bawolic. Tutaj knedli, no bo jesteśmy w Trydencie, no więc knedl vel knedli są tutaj powszechnie jedzone. No mamy na górze szpek, w środku jest ser. Za chwilę to wezmę do buzi. Jeszcze wam opowiem o kolejnych rzeczach. Czerwo, czyli jeleń. Jeleń, który jest różowy w środku, to jest filet z jelenia. Tu coś, co wygląda jak funghi porcini, czyli prawdziwki, ale to są bakłażany. Bakłażany i dodatek mango. Mango jest również jedną z bazy deseru. Tu po kolorze widać, że mamy mango, a góra zrobiona jest z owoców leśnych, one są w środku, a ten kolor idzie od limonki. To jest bezglutenowe i bezmleczne. Do tego coś, co zrobiono z gorzkiej czekolady, żeby podbić smak. Oczywiście jabalne miejscowe kwiaty. Myśmy tutaj spędzili jeden wieczór jedząc przez 4 godziny, a jeszcze do tego mieliśmy sparowane wina, oczywiście lokalne, i to było naprawdę przeżycie, więc musiałem się tym z wami podzielić. Jeszcze się tym dzieleniem nie kończę. To jest specjalny przyrząd do jedzenia knedli, czyli taki łyżko-widelec. Jako wielbiciel rodziny knedli muszę wam to pokazać. Znaczy opowiedzieć, bo już widzieliście, opowiedzieć o smaku. Który jest niezwykle intensywny, jest bardzo skondensowany, czuć akcenty wędzone, ale czuć też moc sera. To, no jeśli dziczyzna jest dobrze zrobiona, no to w ogóle dla ludzi, którzy lubią mięso, w zasadzie nic innego nie ma startu, ponieważ no to jest stąd. Zobaczcie, jaka okolica i nie hodowane masowo i przemysłowo. Obłędne ten sos z mango, tak jak muzyka, łagodzi obyczaje w tym wypadku. Co prawda powinienem zacząć od ryby, a nie od mięsa, ale wydaje mi się, że sos z mozzarelli będzie intensywny na tyle, że dotrze to do moich kubków smakowych. Chrupiące. Ryba soczysta. Doskonałe. Także chciałem wam pokazać, że wiejskie, proste życie w górach może mieć różne oblicze. Może mieć również oblicze rafinady, bo to jest rafinada.